Because a true assassin knows the world is always your best weapon. Cheers. Good morning, 47. Our Providence contact has shared the identity of the Shadow Client, a former mercenary and bodyguard by the name of Lucas Gray. His past is a black void, but our analysts are digging deep. Meanwhile, we've had a breakthrough of our own. Comparing the malicious attack patterns with global shipping and transportation routes, we've figured out how Mr. Gray and his paramilitaries move around the world undetected. They're using the distribution network of the Delgado Cartel, Colombia's biggest drug manufacturer. Clearly, Gray must have struck a deal with the Delgados. Consequently, if we can cripple the cartel, we can severely limit the militia strike range. But to do so, we need to slay a three-headed serpent. Sociopathic cartel head Rico Delgado and his two closest lieutenants, PR guru Andrea Martinez and savant chemist Jorge Franco. With equal parts guts and guile, Rico Delgado runs a thriving billion-dollar criminal empire. The word is, the brutal and volatile cartel head is hell-bent on becoming the number one drug lord in the world. To achieve this, Martinez, a childhood friend of Delgado's, has been buttering up state leaders and decision-makers, paving the way for an expansion of the Delgado logistics network, while the brilliant but aloof and antisocial Franco has been hard at work developing a new type of super cocaine. So, three of Colombia's most infamous crime lords inhabiting a decidedly hostile environment. I will leave you to prepare. Oparłem się i nie powiedziałem nic o dekolcie tej tutaj pani. A może się nie oparłem jednak. Okej. Dowolna metoda, dowolne przebranie. Dowolna metoda. Jezu Mati, nie opowiadaj mi o jedzeniu. Ja dzisiaj zrobiłem 7819 kroków i prawie mnie to zabiło. Bo kurde, to jest trzeci dzień z kolei i sobie podniosłem tak... Ach. I jeszcze przy okazji muszę jeść jakieś byle co. Welcome to Colombia 47. The remote village of Santa Fortuna awaits you deep inside the Colombian rainforest. An iron-fisted Delgado cartel rules over the village and its surroundings. Security around Santa Fortuna and the closed-off cartel compound is extremely tight. Arms. Po co się katuje? Pytasz mnie, po co ja się katuję? Żeby być pięknym i przystojnym. Rumors persist of hidden transportation cave systems connecting the village, the cartel compound, and the hidden coca fields beyond. It is a rare occurrence to have all three cartel leaders present in the village at the same time. Expect that all targets are protected by scrupulous killers, armed with automatic weapons. Rico Delgado inhabits his fortified mansion on the outskirts of the village, while Andrea Martinez can be found in her village office or around Santa Fe. Czemu ona chodzi w kaloszach? And Jorge Franco is in a new drug in his field laboratory. Robotniczych. Happy hunting, 47. Przyjrzyjmy się tej sytuacji. Może tej się przyjrzyjmy lepiej. Niezły kawał obszaru, trzeba wybadać. Looking good. Wyglądam zbyt elegancko. Looking good, man. Oye, I'm glad we understand each other. Javier is saying it's possible. Czyli tam nie można wejść. He told me not to tell anybody. So you know,
Don't tell nobody. You're going to keep going, aren't you? Okay, let me have it. Get all the gossip off your chest. Na razie sobie tak na spokojnie sprawdzimy sytuację. Zobaczymy, jakie mamy możliwości. Ciężko będzie ten gościu się odwrócić i zobaczyć ciało. Ay madre de Dios! Nie ten guzik! Och. Kokaina. Kokaina! Pluma, plata, już mi się przypominają te słowa. Zobaczmy. To chyba ma więcej sensu, nie? Wydaje mi się, że tak. Plomo plata. Szkoda tego robotnika. Nie jego wina, nie? Ilu was tu wejdzie? Kurde, dwa weszły. Chinese authorities have established a special task force to hunt down the maelstrom and his crew. Ten mnie tutaj jak zobaczy, to się zorientuje, że ja nie z tej brygady. Co to mamy? Można by zatruć browarek. Ale tamci mają na mnie wywalone zupełnie, więc chyba mogę przejść sobie między nimi. No, proszę, wskazóweczka. P-Power, celebrity tattooist of tattoo torment fame, has come to Santa Fortuna. Presumably to work his magic on Rico Delgado, a known ink enthusiast. Sounds like an invitation to the mansion, 47. Are you feeling expressive? No ba, kurde, zrobię mu taki tatuaż, że panik. Lucky guy. Wish I could afford. Tatuaż u celebryty. Myślę, że to doskonały pomysł.
Nożyczki. Można przepełnić zlew, ale po co? Gdybym kogoś zatłukł patelnią, to by było. Trzech szefów karteli, wszyscy zatłuczeni patelnią. Tak, tak. Czujesz się przy mnie bezpiecznie? Doskonale. Coś tam ciekawego może być? Śmietnik. Zobaczymy, co ten tatuażysta ma do zaoferowania. Ci goście by wiedzieli tam, kim jestem. Just browsing. That is P Power. Real name, Paul Powers. Celebrity tattoo artist and reality TV star. Oye, yo. Bo sobie browarek popija ze smakiem. I've been in some crazy shit. Nie ma tu nic takiego. Przyjrzyjmy się, może będą tu jakieś takie trutki albo coś. Znaczy nie na szczury, bo to... No może jednak. Wyrzucił butelkę. Dobrze, że ten... Mógłbym go wykorzystać jeszcze, jak już go tak przewiesiłem przez okno. Ten to będzie miał wspomnienia. To jest gwiazda reality show. Znany człowiek, jakby nie patrzeć. Przyjechał tutaj, żeby zrobić tatuaż. Bo to był tatuażysta gwiazd. I nagle i mówi, to fatalnie, że w tym miejscu się znalazłem. Nie mam co robić, nudzę się, nie wiem gdzie jestem. A teraz ni stąd, ni zowąd się obudzi w śmietniku. I tak ma szczęście, że się obudzi. Udowodnij. Me too movement. Kurde. Red. Nie takie żarty, to nie wypada. Wstyd od razu poczułem. Tak nie wolno mówić. Bardzo przepraszam wszystkich zgromadzonych, którzy wierzyli we mnie, dla których byłem wzorem. Mogłem być wzorem, ale spieprzyłem to. Straciłem swoją szansę. Tasak,
O Boże. Tak, Hitman jest taki chutliwy? No to w porządku. Jeżeli on jest taki chutliwy, to ja się tylko wpisywałem w postać. Ciekawe, kto się przychodzi tutaj pomodlić. Oprócz tego gościa. Może jakoś to wykorzystamy. Znaczy, jakby wiedza nabyta podczas przechodzenia pierwszej misji. No, ja się tak zastanawiam, czy tu się państwo znajdą, którzy będą zdenerwowani, że ja tak podchodzę do tego tak dosyć surowo i po łebkach. Ale ja mam taką silną wiarę, że Hitman to jest taka gra, którą każdą misję trzeba przechodzić na wiele sposobów. I... pierwsza misja jest właśnie po to, żeby poznać te sposoby, przynajmniej kilka z nich. A nie po to, żeby od razu zrobić wszystko na zicher. Oh shit. Muszą mnie przeszukać. Że można... Kuźwa, no kamera mnie nagrała, a mogłem podejść tak bez... Rozumiem, te przedmioty, które są zaznaczone... Dobra. Czyli te przedmioty, które są zaznaczone wykrzyknikiem, to są... Dziękuję. Jest to wiedza, której nie miałem. You're entering the lion's den, 47. Tread carefully. Practically everyone here is dangerous, not least Rico Delgado himself. Okay, all right, you're Mr. good Power. To go. Pongale, pongale. Follow me to the house. Pongale, pongale. She's a big fan. She'll take you to Rico afterwards. My sister got her the two ones. It was supposed to be a tribute to her son, but the guy fucked it up. Baby Gustavo ended up looking like a dead chupacabra. When my brother-in-law saw the tattoo, he went down to the guy's house. Shot him dead. Which was kind of dumb, because he was the only tattoo artist around for 100 miles. That's quite a story. I know. That is Catalina Delgado, wife to Rico Delgado for the past 11 years. What's up, yo? Really, you? Big power. It's really me. It's an honor to meet you. I just love your show. That episode where you tattooed the heart of the heart of a dead dying policeman while they're administrating CPR, it's the most beautiful thing I've ever seen. A great moment. I cherish the memory to this day. Oh, see. So, Rico has this tattoo on his neck, and he insists it's supposed to be based on a photo of me. I'm not a fool, Mr. Powers. My nose never looked like that, not even before the operation. And sure. Co wy sugerujecie, żebym ją zabił? Kurde, jak się okaże, że to feministka i dostanę bana? Oszaleliście? Not some young skank. I'll do my very best, Mrs. Delgado. Ah, Chico. Let me just grab a quick selfie with you. All right? Sure, why not? Yay! Just look this way. Oh, que si! Wow, we look so good together. This is great. No.
Jak te siostry, jak one się nazywały, te siostry? So far so good, 47. Now to leave your mark on Mr. Delgado. Wandering around my house. You're just gonna leave? You didn't even do anything. Rico's not going to like that, Parse. So, this is the famous Pete Bauer. Tattoo artist to the stars. Huh. You don't exactly look like you do on TV, do you? There's something different about you. Cariño. Don't insult our guest. He's obviously not been sitting in a stylist. Hey, what are you doing? The session's in here, man. Don't go wandering around my house. Cariño, don't insult our guest. Eso. He's obviously not been sitting in a stylist chair for days, but this is P-Power. Who else would it be? Well, what about those cheekbones? The guy on TV didn't have cheekbones like that. Hey, Rico, enough. You know they fix all that in post-production. Just let the man work. Okay, fine. Whatever you say. Hey, what are you doing? The session's in here, man. Don't go wandering around my house. Okay, I'm ready. Let's get this thing fixed. Ja to nie lubię, jak... Oh, stop being so grumpy, Rico. You can't focus here, all right? What's the problem? You don't even have to do anything. Whoa, hey, Rico, don't worry. I've got this under control. Hey, tattoo guy, I'm watching you. One you need to keep still, Mr. Delgado. I wouldn't want to stab you by accident. You heard the man, Catalina. Leave us now. Hey, what are you doing? The session's in here, man. Don't go wandering around my house. Calm down, all right? Everything's okay here. Better safe than sorry, boss. Put the gun away. I'm fine. I'm sorry, but I'm just doing my job, patron. So what are we waiting for, huh? I'm here, I'm ready. Get on with it. Hey, Jose, I need you to leave us alone now. You're too wound up right now. You understand? All right, boss, all right. But I'll be back in a little while if I don't hear from you, huevón. Oh, finally. So be so quiet. Can I finish my... Hey, what are you doing? The session's in here, man. Don't go wandering around my house. Can I finish my... Katarynka zacięta. Rico Delgado has been eliminated. Nicely done. Zobaczymy, czy tu jest jakieś fajne miejsce, w którym można by gościa zostawić. Okej, niech sobie odpoczywa, nie? Może wyjdziemy po prostu przez drzwi i tyle. I tutaj faktycznie ten gościu cały czas pilnuje. Spróbujemy przez okno. Nie jestem pewny, czy przez okno uda się wyjść, ale te kluczyki mogą się przydać do czegoś. Dobrze byłoby ten szyfr znaleźć. Może się przejdę po tym domu. Ciekawe. Nie miałem opcji zejścia. Spróbujmy jeszcze raz. Puszczaj się. Come on. Nie można zejść niżej. O, przecież tu jest niewysoko. Nie da się puścić, próbuję. Tutaj ta żona. Dobra.
Dobra, nie da się zaskoczyć. Być może troszkę dalej by się dało, ale... Znajdą to ciało. Łom to byłaby słaba opcja tutaj. Rozejrzę się, może znajdę coś ciekawego, co potem się uda wykorzystać. Oh shit. Kamery. Kurde, jak tego gościa dziabnąć teraz? What the hell are you doing, man? You could kill someone like that, you freak. Something terrible is happening. I just saw this guy take a swing at someone. Knocked him straight to the ground. Come on, you must have seen that hijo de puta. See? The guy's trying to look like a guard. Calm up. Color time. Fight the bastard. I see. No nie taki był plan, no ale cóż. Co tu mają za tajemnice? Proszę, gdyby państwo było ciekawe, to tędy też można wyjść. I jest tutaj trujący kwiatek. No dobrze, trzeba stąd zmiatać. Czemu nie mogę go... Dobrze, chodź tutaj, kolego. Chyba muszę się pozbyć tej spluwki. No i gość już nie zwraca na mnie uwagi. Jednak takie rzeczy... A jednak chciałby jeszcze się mi przyjrzeć dokładniej. Czy tu każdy chce się mi tak przyjrzeć dokładniej? Nie każdy, ale kilku z nich tak. Dobra. Szkoda, że tu nie ma mapy. Ja bym chciał sobie zobaczyć co. Huh?
Miejsce pochówku. O kurde. Kusi, żeby tam rzucić ty, panie. Chciałem tam zajrzeć, tam jakieś ciekawe rzeczy są. Katalog budowy. A, broszura z opisem najnowocześniejszej betoniarki. Oh! Przepisy bezpieczeństwa zabraniają stawania naprzeciwko włączonej maszyny. Doprowadzenie tutaj kogoś mogłoby być dosyć zabawne. Mamy gdzie go schować? Kurde, zaraz tu wejdzie ten koleżka, który stąd wyszedł przed chwilą i narobi hałasu. Ale może nie jest to coś, czym powinienem się przejmować, co? Kurde, tu jest... Tak jest gorzej. Ten kierownik budowy mnie rozpozna. I chyba przebierzemy się w to jednak. No i mamy fajne trucizny. Zobaczymy, co pozostali lubią robić. Co się stało z Red Dead Redemption? No, jest... Nie wiem, jak to w ogóle... To jest cudowna gra, w którą nie za bardzo chce się grać, nie? To tak jakbyś, nie wiem... Miał fenomenalną książkę... Strajk robotników. Proszę, proszę. Wiemy o strajku. Wiemy o jakimś niestabilnym pomniku. Znaczy, no, nawet nie, że mnie w moim guście. To jest, bardzo mi się podobała ta gra. Ale jak mam do wyboru coś innego, to sięgam po coś innego natychmiast. Nie wiem, czy dokończę serię. Podejrzewam, że tak, ale... To może trochę potrwać, nie? Dokończę serię jak... Nie można sobie wsiąść na skuterek. Dokończę serię jak nie będę miał w co grać innego. O tak. Gra się przyjemnie, ale to są takie rzeczy, że na przykład idziesz zapolować na sarenkę, nie? I to ci zajmuje godzinkę, zanim znajdziesz sarenkę, zanim upolujesz taką, która ma... zanim znajdziesz taką, która ma skórę jakości 3. No trochę trwa, nie? I no takie coś na streamie czy na YouTubie... To też jest taka gra, przy której trzeba mieć mnóstwo wolnego czasu, nie? A ja nie mam wolnego czasu, ja... streamuję coś, co was zaciekawi, plus zajmuję się też rodziną i sobą trochę, nie? Nie poluj, tylko ciągnij wątek fabularny. No nie wiem, nie potrafię tego inaczej uzasadnić.
No tak. Red Dead Redemption to dosyć ciekawy, jakby artystycznie pomysł jest. Czy nie powinienem zabić przypadkiem tych dwóch osób? Ja powinienem je zabić. No najlepiej przypadkiem byłoby je zabić, ale... czekajcie, gdzie są? Próbuję znaleźć te osoby, bo widzę je gdzieś tutaj, a... Nie mam pojęcia, która droga dokąd prowadzi. To jest... Nie wiem, jak tam dotrzeć. Może trzeba było wziąć ten sportowy samochód, czy coś. Bardzo duża jest ta mapa. Construction of the new plant has been stalled for days now because of what they found. No, przepraszam. Myślałem, że się zakomplujemy. No lo creo. She's got a lot on her mind. The construction of the new plant has been stalled for days now because of what they found there. She needs him to cleanse the place. But why do I have to go get him? Ha, scared of. Duchowe oczyszczenie. Andrea Martinez chce, aby lokalny szaman pozbył się złych duchów z placu budowy. Nasłała na niego swoich zbirów kartelu, by przeprowadzili go po dobroci lub w razie potrzeby z użyciem siły. To mi się podoba. To mi się podoba. Raro. Ale co mi to daje, ta wiedza? Znaczy, dobrze byłoby się przebrać za szamana, nie? Tylko... Another traveler finds his way here in search of a spiritual release. Come on in, my friend. You're free to join us. Everyone is an equal in the eyes of the spirits. Myślę, że oni są nieźle porobieni. So they're literally blind? I could do all kinds of things in front of them and they wouldn't see anything? Their vision has turned inwards. Yes. Are you ready to try it out yourself? I'm getting all kinds of ideas here. Hey, you don't happen to have a magic marker, do you? They don't call me the prank master for nothing. I'm afraid not. Damn it. Idź sobie. Zielony, żeby sobie gdzieś poszedł, to... Bo ten szaman to im wzrok odwrócił, nie? A, dobrze, pij. You know what? I think the smell is a little off. Like, I've done this a few times already, and I'm pretty sure that's not entirely there yet. I'll see what I can add to make it more to your tastes. Może ja wam coś dodam. Nie, 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 garota. O, szlak.